Witam, Jacek Paciorek, Jacek Chodzia Paciorek. Dzisiaj o przedsiębiorczości i o tym, do czego doprowadza wytrwałość. Opowiem Wam o Ignacym Łukasiewiczu. Urodził się w Galicji, na Podkarpaciu, w czasie zaborów. Już w wieku 14 lat podjął pracę jako farmaceuta. Miał niestety problemy z policją, bo działał niepodległościowo. Nawet po kilku latach był aresztowany i spędził w więzieniu rok. Zwolniony warunkowo z obowiązkiem przeniesienia się do Lwowa. Tam dalej chciał kontynuować edukację w sprawach farmaceutycznych. W związku z tym po długich staraniach dostał pozwolenie, aby udać się do Krakowa, gdzie kontynuował naukę. Kiedy był we Lwowie, zaczął pracę w bardzo znanej aptece i po powrocie ze studiów dostał zlecenie od właściciela apteki, aby zbadać skład ropy naftowej. Okazało się po tych badaniach, że pewne składniki ropy naftowej są podobne do leku, który był w aptece, który był bardzo drogi i sprowadzany z Włoch. W związku z tym Ignacy Łukasiewicz podjął swoje pierwsze przedsięwzięcie, a mianowicie skupił kilka tysięcy litrów ropy z okolicznych wsi, przeprowadził odpowiednią analizę, prawda, proces, który wyodrębnił składnik, który był potrzebny, rozesłał oferty do aptek w kraju i za granicą i pierwsze niepowodzenie. Ale Ignacy Łukasiewicz się nie poddał. Z pozostałej części ropy naftowej wydestylował, zrobił specjalny proces destylacji frakcyjnej i po odpowiedniej obróbce otrzymał naftę. Stąd też nazwa ropa naftowa. Okazało się, że tą naftę można wykorzystać, aby zasilać nią lampy do oświetlenia. Ale w związku z tym, że dotychczas stosowane lampy były bardzo zawodne i wybuchały przy nafcie, Ignacy Łukasiewicz skonstruował własną lampę. I właśnie tą lampę naftową, którą znamy, to jest lampa skonstruowana przez Ignacego Łukasiewicza. W 1853 roku szpital we Lwowie został wyposażony w pełni w lampy naftowe i już tej nocy została wykonana pierwsza operacja. Pierwsza operacja na świecie przy sztucznym świetle. Czyli od tej daty, to był dokładnie 31 lipca 1853 roku, uważa się, że rozpoczął się rozwój i rozkwit przemysłu naftowego. Ignacy Łukasiewicz w 1854 roku wrócił do Galicji, gdzie zbudował pierwszą kopalnię ropy naftowej. Organizował również stowarzyszenia producentów ropy naftowej i w owym czasie, uwaga, Polska nie istniała na mapie świata. Polska była pod zaborami. A mimo to my i dzięki naszej myśli i naszemu działaniu Galicja była światowym centrum wydobycia ropy naftowej. Ignacy Łukasiewicz zakładał wiele spółek akcyjnych, wiele rozwiązywał, nie poddawał się. Dlaczego? Dlatego, że nieraz się zdarzyło, że stracił cały majątek, a mianowicie spłonęło wszystko, ale to wszystko, co miał. Nie poddał się, kolejny raz zaczynał, kolejny raz wszystko spłonęło, nie miał nic, zaczynał jeszcze raz, ale wytrwałość doprowadziła do tego, że tak naprawdę z imieniem Ignacego Łukasiewicza wiąże się takie określenie jak ojciec Łukasiewicz. Dlatego, że Łukasiewicz nie tylko był przemysłowcem, ale również prowadził działalność charytatywną. Zakładał ochronki, zakładał specjalne łaźnie. Założył towarzystwo ubezpieczeniowe dla robotników, którzy pracowali przy wydobyciu ropy naftowej. Także z tym człowiekiem wiąże się bardzo duża historia, historia przemysłowa, historia XIX wieku, kiedy jeszcze raz przypomnę, Polska była światowym centrum wydobycia ropy naftowej. Wtedy zresztą ropę się wcześniej określało mianem oleju skalnego, bo ona wyciekała ze skał w Galicji. I zobaczcie, okazje są dookoła nas wszędzie, jest tylko kwestia, żeby je wykorzystać. Ignacy Łukasiewicz wykorzystał takie okazje, nie za pierwszym razem się udało, wiele razy musiał potem rozwijać swoje przedsięwzięcie i to od samego zera, bo zostawał totalnie z niczym, kiedy ogień trawił wszystko, co
miał. Mimo to nie poddał się. I ja życzę Tobie tego, żebyś Ty działał, żebyś Ty działała, żebyś szukała okazji, bo okazje są wszędzie. Tylko trzeba pamiętać o tym, że nie od razu wszystko się udaje, natomiast wytrwałość pomoże Ci osiągnąć Twój sukces. Pozdrawiam Cię serdecznie dzisiaj z Warszawy. Zobaczymy małą panoramę, co się dzieje. Mamy Pałac Królewski w Warszawie. Świetna pogoda. Mam nadzieję, że muzykę będzie słychać w tle. To jeszcze Wam pokażę kapelę z Ekwadoru, która nam towarzyszy tutaj i ładnie przygrywa. Także pozdrawiam Was serdecznie. Z Warszawy Jacek Paciorek, Jacek Chodzia Paciorek. Hej!